Cześć. Ty jesteś kim? Daleko zawędrowałeś, hej. No? Tak? Chyba? Na pewno nie tubi. Na pewno nie tubi. Dobra, spoko. Tak. Co mam zrobić? Tak. Dobra, mogę wam pomóc. Kiedy ta parada się zaczyna? Teraz. Okej. Niech ci będzie. Skąd wy się tu bierzecie? Jest was dużo! Kolejny escort quest. Będzie śmiesznie. Będzie prześmiesznie. A, ale puśćcie mnie! Halo, mam was bronić, prawda? Dlaczego ty masz taki poziom? Bez przesady! Ten poziom jest za duży. Nie wiem, czy sobie poradzę z tym zadaniem teraz. O, oh, fuck. Spokojnie! Nie radzę sobie z tym. Nie radzę sobie z tym. Po prostu sobie z tym nie radzę. Pomagam! Pomagam na tyle, na ile mogę! Fuck. Tak. Dobrze. Teraz chodźmy stąd. I na razie zostawmy to zadanie. Bo mam zdecydowanie za niski poziom na nie. To już muszę mieć przynajmniej 25. Sorry, potem ci pomożemy, dobra? Kolejne zadanie. Ciekawe, czy znowu ma taki wysoki poziom. Zapiszmy grę najpierw może. Ej! Okej. Okay. Od kogo mam je zbierać? Okej. Okay. Można poszukać. Czemu nie? A, cudowne. To miejsce jest takie cudowne. Tutaj pewnie mam znaleźć jakąś kartę. O, chyba widzę. One pewnie będą w takich dość charakterystycznych miejscach, co? Okej. Dobra. Ty też masz zadanie? Czy ty jesteś jedną z kobiet Jean-Paula? Tak. Jesteś jedną z kobiet Jean-Paula. Jesteś taka nieromantyczna, Tubi. Tak.
need to be. I've been thinking about something. Tak? What? Do you think this fellow is being a little too, I don't know, glorified? That's certainly one way to put it. No. Też mi się wydaje, że jednak trochę za... No nic, nie wiem, no zobaczymy. Nie jest to pieczątka. Co się stało? No. O! Mówiłam, że ta gra jest cudowna. Dobra. Idziemy, zbieramy dalej. Właśnie, może ty masz jeden z tych przedmiotów do kupienia? Nie wiem. Tutaj natomiast chyba mamy lokalizację zdjęcia. Dokładnie. All right. It's from that woman's photograph. I'll be sure to get her the coordinates. Spoko. Czy tutaj też znajdę pieczątkę? Ej. Dziwna istota. Okej, to poza szukaniem pieczątek mam już tu wszystko? W sumie? To poszukajmy. Czemu nie? Może ty masz pieczątkę? Co ty robisz? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dziękuję. Okej. Dobra, chodźmy tam. Czy tutaj maszyna na przerwie mi da pieczątkę? Tu jest więcej. Okej. Pieczątka. Ten śmiech brzmiał na pewno tak. Nie chcę wiedzieć, jaką ja minę zrobiłam przy tym. Właśnie widzieliście pewnie, dlaczego nie robię tych... Nie ma kamerek, kiedy podkładam głos. O, może to tu? Wcześniej tego nie widziałam. Okej. Okay. Nie nauczyłeś się, że nie tak brzmi to słowo. Tak? Nie nauczyłeś się. Dobrze. To nie ucz się. Może tu jest pieczątka? W sumie. Stamp discovered. Okay. Proposal. Imprint the stamp upon the card. Jeszcze potrzebuję trzech. A... Czy przyjedzie po mnie kolejka? Przyjechała. Ciekawe, czy będą mnie mordować. Tutaj również. Chyba nie, bo już nie ma tutaj zepsutych maszyn, prawda? No będzie tylko miła przejażdżka. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Nie ustalibyście tak. Zdajecie sobie z tego sprawę. W szczególności przy tym zjeździe. Oj nie. One jednak są agresywne. Ciekawe. Czy już? Tak? Och nie, dojechałam w to samo miejsce z powrotem. Ja się tak nie bawię. Nie wiem, co tu się działo. Nie bawię się tak. Is this the music box? O! Okej, zapomniałam, że jeszcze tego miałam tu szukać. Look, a corpse. You think the box belonged to her? Oh. Poor girl died a long time ago by the looks of it. Let's bring this back to her friend. Oh. Cześć, pieczątka. No? Dziękuję.
już sobie stąd idę. Mimo, że jesteś wściekły, to nie jesteś agresywny. Gdzie widziałam gorsze przypadki. To w sumie, gdzie jeszcze mam te pieczątki do zebrania? W środku? No. Dobra, to przejdźmy przez most w sumie. Ciekawe, ile tam będzie agresywnych rzeczy. Mam nadzieję, że niedużo. Po ile mi brakuje? Dwóch pieczątek jeszcze? Coś takiego. Może na dole? Stamp discovered inside enemy body. Proposal. Destroy the enemy and imprint the stamp upon the card. Okay. For you to say. On ma taki dość duży poziom. Taki bardzo duży poziom. Czy was to nie jest za dużo? Oh fuck. Spychają mnie ciągle w tył. To nie jest fajne. Okej. Okay. Jest was to za dużo, fuck. Okej. Okay. Zostałam trochę zepchnięta do muru. Troszeczkę. Tak też można. Nie będę wam zadawać dużych obrażeń, bo... Kto się tam został? Oj, że gacie. Tak. Dostałam poziom. To dobrze. Nie otrzymałem coś tak. O, Esiu, znalazłeś się. Dobrze. Miło cię widzieć. Czy to wszystko? To chyba wszystko. To było creepy. Nawet gorzej niż creepy. Okej, została mi ostatnia pieczątka. Trochę się o nią boję. Zobaczmy w sumie w ogóle, co tutaj się urządziło. Tylko nie boss fight. Ups. Czy to jest przedstawienie? Ooo! To jest jakaś ich adaptacja, tak? Cudowne. Ile was tu będzie? Ciekawa adaptacja. Okej, okay, kto wygrał? Jak na razie wygrywają Julię. Pewnie zostanie jedna Julia i jeden Romeo, prawda? Julia wygrała! Thank you.
Stałabym, ale nie będzie mnie widać na kamerze. Czekajcie. Abis? Pf. Cześć. Ładna muszka. Nie rozumiem, ale... Jak uważasz, że to ma sens? Poproszę pieczątkę. Dziękuję. Czy to są wszystkie pieczątki? Return to the entrance and secure the promised deluxe prize. Deluxe, huh? Ciekawe, co to będzie. Rozmawianie z randomowymi osobami jest najcudowniejsze, zdecydowanie. No. Co ty? No co ty? To była sztuka. Piękne. Przepiękne. Jezu, ile tu trupów. No, ludzie się męczyli z bossem tutaj pewnie. Co? Dobra, chodźmy. To trzeba będzie oddać nasze pieczątki i... Idziemy do Pascala. Chociaż nie wiem, czy nie zrobię tego już w kolejnej sesji nagraniowej. Tak właściwie, patrząc na to, ile już siedzę, wiecie. 3,5 godziny grania. 3,5 godziny grania to trochę. Odrobinkę. Dawaj nagrodę! Było super. Czy to jest ta wielka nagroda? Aaaa! Okej. Dostałam trochę przedmiotów. I to chyba wszystko. Okej. Okej. Już rozumiem, po co był ten domek. Tu się pojawiło zadanie po prostu. Nie. Aha. Tak. Zobaczmy. Co mam dla ciebie zrobić? Zobaczymy. A... Masz. Dwa dni później, okej? Okay? Na cześć. Co żeś wynalazł? Aha. Śmieci znalazłeś, znaczy się. Mhm. Nope. Może potem. Na razie nie chcę w ciebie inwestować. Coś tam w sumie mi znalazłeś, ale raczej... Ciekawsze rzeczy się znajdowało. Dobrze, moi drodzy, będę chyba kończyć tą sesję. Zawsze, nigdy nie wiem, czy mam się z wami żegnać, jak to robię. Ta kokarda! Nie mogę. Dobra, mamy tutaj do pooddawania zadania, prawda? Na przykład musimy zajrzeć do...
O raju, do Jean-Paula. Jean-Paula. A, na górze jest do niego wejście, dobra. Będziemy musieli też zajrzeć do starszej siostry, w ogóle chyba do obu sióstr, mam nadzieję, że młodsza wróciła. Co tam? Ciekawe, od której to? Aha. No, będzie trzeba jeszcze zanieść im odpowiedzi, ale tym się zajmiemy za jakiś czas, tak myślę. Bo poddawałabym te zadania tutaj, skoczyła do obozu uchodźców i wreszcie zajrzała do tego, co się stało w mieście. Dalej go będą kochały. No. Okej. Okay. Urocze. Przeurocze. Dobra, Esiu, przygotuj się, bo masz teraz dużo do opowiadania. Czysto, że młodsza siostra jest większa, ale to się zdarza. Nie ma za co. I mamy też niebieską kokardę do wyboru. O! Dobra, zobaczmy, jak ja wyglądam. Ta muzyka. Zdjęcia. To będzie tutaj? Yep. Okej, okay. Niebieska jest trochę dyskretniejsza i bardziej pasuje, więc nie będziemy jej nosić. Tak, ta zdecydowanie jest lepsza. Tu coś jeszcze jest, prawda? A nie, tu niżej. O, ludzie! Hej! Co wy tu robicie? A, czy mogę zaskoczyć? Dziękuję. Co tam? O, do gościa, że nie dotarła informacja, że aktualnie my też z nimi współpracujemy. Sprawa jest poważniejsza, co? Spokojnie. No, to są współpracujące ruchy. W sumie. No, ale jak im powiesz to takim oficjalnym tonem, to na pewno będą spokojniejsi. Okej, zbieranie materiałów. Możemy pomóc, dlaczego wy nie? Oczywiście, spoko. Ech.
próbuję ten przedmiot znaleźć, ale chyba zajmę się dostarczeniem go dopiero, jak będę miała tą szybką podróż. Jeśli w ogóle ją dostanę, bo jak na razie się na to nie zapowiada. No i tu właściwie daleko się nie wybiorę. Zobaczymy, co jest w lesie, czemu nie. Podejrzewam, że jeszcze nie powinnam tak szybko się tu zapuszczać, ale niech będzie. Będzie ciekawie. Zamek. Nie, chyba jeszcze do niego nie wejdę. Okej, no to tyle z naszej wyprawy do lasu. No tak, pewnie będę musiała przejść przez ten zamek, żeby zobaczyć tą fotografię. To sobie ją odznaczmy w takim razie i wracamy do obozu uchodźców. Nie ma co. Tu jeszcze jest rzecz, którą mogę zebrać z tego, co widzę i spróbuję, bo to jest park. Właśnie eskorta ten. No dobra. Dobra. Zajrzymy jeszcze sobie do Pascala w takim razie. Znaczy, przechodząc przez wioskę Pascala, spróbujemy złapać to zadanie, bo ono wydawało mi się, że ono jest gdzieś w pobliżu. Po czym pójdziemy do wioski Ruch Oporu. Dobra, i teraz gdzie mi to mapa pokazuje? Jakoś w tę stronę, no dobra. Czyli teoretycznie... Tak, tutaj, okej. Co tu się działo? Nie znęcałeś się nad mniejszym, co? A nie, okej. Mama. Okej. No to było widać. Wyglądało to trochę inaczej, ale widać, że był tu konflikt. Tam nie jest bezpiecznie. Spoko. Tym bardziej on sobie nie poradzi. Nie naśmiewaj się, Stubi, Esiu. Odezwał się. No dobra. A jestem w stanie zobaczyć, gdzie on... jest? So this machine mother has a child, eh? It's surprising to see them form familial units like that. I wonder if they'll let us examine their brain circuits if we bring the kid home. Your scientific curiosity is getting out of hand, 9S. Joking! I'm joking! Mostly. Aha. Tak. Okej. Tu w ogóle jeszcze jest miejsce, w którym nie byłam, które też mnie ciekawi, ale może na razie się do niego nie pchajmy. Pewnie mnie tam pokierują. Natomiast miałam... co ja miałam? Chyba wracamy na razie do Ruchu Oporu. Dość tych zadań pobocznych, co? Tak mi się wydaje, że dość tego dobrego. Tu mam coś na mapie. Może dziecko zagubione. Okej. Okej. A dobrze, zajmiemy się zgubionym dzieckiem. Over there. Zostaw! O, jaki unik. Ten dopiero się nad tobą znęcał, co? Cześć. Co? Easy there, little guy. It's all right. You weren't scared, were you? Tyle a propos nierobienia większej ilości zadań pobocznych. Ogrodniczki. Słodkie. I've never dealt with a snot-nosed machine before. You got me. Uh-oh. More enemies incoming. I'm on it.
O. O. Czy... Nie, nie w niego masz celować. Zdecydowanie nie w niego. Już? Wszystko? Chyba wszystko. Are you finished? Your mother is worried about you. She sent us here to find you. So quit with the whining and let us take you home already. Za zrobienie tego questa, pani gro, poproszę ślicznie o takie ogrodniczki. Stay close, all right? Don't go wandering off. She sure tak. was. So let's go home and have you apologize, all right? Aww. Aww. Tak? Już? Możemy iść dalej? Dobra. Cieszę się. Znowu oberwałeś. Kolejny escort quest. Kolejny z dzieckiem. Jezu, dlaczego tyle rzeczy atakuje zwykłe dziecko? To wszystko? Jeszcze ty. Okej. Już? Żyjesz? Trochę oberwałeś, ale... Nie daję rady odciągnąć ich wszystkich od ciebie, co? Mam nadzieję, że jak dojdziemy do wejścia do miasta, to już dalej sobie poradzisz. Tam chyba stoi twoja mama. No, widzę tam nieagresywnego robota. No tak, koniecznie. Wszyscy tak bardzo chcą stłuc to biedne dziecko. Czemu? Co tu jest? Nie. Łoś się tam zaplątał, ja myślałam, że to twoja mama. Czeka tam, widzisz? Widzisz, że czeka? Widzisz, że się martwiła? No. Będziesz musiał przeprosić, Marudo. Nie może normalnie się poruszać, chociaż one się chyba nie poruszają normalnie. Albo taką spódniczkę chcę! Tak! No. Co tam? Jest tylko dzieckiem. Sieć. Czyli stąd zdobyliście niezależność i w sumie osobowości. Normalnie maszyny są podłączone do sieci. Ciekawe. Hm.
Nie dostałam? Nie, no dostałam sporo ciekawych rzeczy. To trzeba przyznać. Okej, okay, super. Opiekuj się nim. Czy wy jesteście podłączeni do sieci? Jakiejś wspólnej? Wydaje mi się, że nie do końca. Bo się nie rozumiecie. Wiecie co? Spróbujmy coś zrobić. Myślałam... Czekajcie. A jak użyję to z... tego poziomu... A, okej. Okay. I co? Położyłam. Ktoś się skusi? Ktoś się skusi? Tak? Okej. Tak! Jedziemy na łosiu! To takie cudowne! Ten skok był taki nienaturalny! Wow! No dobra, to rzeczywiście jest szybsze poruszenie się. Nie, na razie nie chcę siadać. Na razie sobie trochę przyspieszymy jej poruszenie się tutaj. O, kurczaki, zapomniałam o nich. Au! Au! Chodź, łosiu. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Jakie to cudo... Okej, okay, dobra. Zauważyłam teraz jedną rzecz, którą powinnam zauważyć już wcześniej. Fizyka spódniczki to jest po prostu coś, nad czym ci ludzie pracowali tyle czasu. No to teoretycznie pokazuje, że tu ktoś powinien być, a tu niego nie ma. Nieważne. O! Tyle zjeżdżenia. No dobra. Nie wiem, co tu się stało. Nieważne. Chwila. A, myślałam, że mogę tu wejść. No dobra. I tak już jestem obok, więc poradzimy sobie.